Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale, a spotykamy się tu dziś, by sobie pokiłować i answerować, czyli pytania i odpowiedzi, moi drodzy, ponieważ tak jest, jesteśmy już za drugimi urodzinami kanału. Mam nadzieję, że ostatni unboxing prezentów od was widzieliście, bo był naprawdę nielichy, naprawdę było tam wiele fajnych prezentów i jednocześnie macie tutaj spoiler, co będzie w najbliższym czasie na kanale się po prostu pojawiało. Ja obiecywałem, w tym filmiku będzie więcej wakacji i póki co idzie tak sobie, prawda? Ale wkrótce będzie więcej tych filmików na kanale na pewno, także tutaj spokojnie, w sierpniu będzie zdecydowanie więcej czasu. Kamerka jest ustawiona, ja tu nie będę nic zmieniał, dzisiaj po prostu siedzimy i sobie gadamy, więc nie musicie tak naprawdę mnie oglądać, możecie śmiało sobie iść coś robić w tle i mnie słuchać. Moi drodzy, mam tutaj na komóreczce od was wszystkie pytania, które mi zadawaliście, i więc teraz będę czytał i będę wam odpowiadał. No i Dawid pyta komentarz, znaczy nawet nie pyta, więc pomijamy to. Dark Jar Jar pyta, dwie łapki, zero wyświetleń. XD, tak bywa na YouTubie, LegoTubie i w ogóle. Darja Jadek zadał drugie pytanie. Jaka jest twoja ulubiona seria? I teraz zadałeś mi to pytanie pod kątem ulubionej serii Lego, czy ulubionej serii podróbek, bo Lego no to kreator, i to nieraz mówiłem, ale to nie jest kanał o Lego, więc może nie gadajmy o Lego. Natomiast podróbek ciężko odpowiedzieć, bo właśnie podróbki charakteryzują się tym, że tutaj tak nie do końca jest seria, prawda? Same podróbki są jakby serią, więc ciężko im powiedzieć kompletnie. Nie ma czegoś takiego ulubionej serii, po prostu i tak skaczą po tematach, tak podrabiają tematy i mają swoje oryginalne tematy, że po prostu też nawet nie ma tutaj serii żadnych, więc nie ma czegoś takiego jak seria, po prostu no, podróbeczki. Wojtas pyta, masz jakieś hobby oprócz klocków, ile masz lat? Oczywiście mam wiele hobby oprócz klocków, chociażby biegam, chociaż ostatnio mi kontuzja się trochę odnawia, więc jakby trochę mniej. Więc w tym roku po prostu też trochę przez pandemię nie uda mi się przebiec maratonu chociażby. I zajmuję się również zdjęciami. Swoją drogą to chyba, nie wiem, dzisiaj albo jutro poleci na mój Facebook na bazowym kanale trochę o moim hobby fotograficznym. Także zajmuję się również fotografią, bardzo lubię chodzić, spacerować. Ale to czy może być hobby? Chyba nie, tym bardziej jak chodzę z psami. Ale lubię po prostu to, więc gdybym nie miał nawet psów to i fotografii, to moim hobby byłoby chodzenie, po prostu chodzenie po lasach. Ile mam lat? No, to już dawno nie jest tajemnicą, kolego, jestem rocznik 87, więc teraz sobie kalkulator w dłońki i sobie policz 87 minus 20, 20 minus 1987 i ci wyjdzie, stary jestem, zdecydowanie jestem stary. Darko Minecraft pyta, czy będzie Mega Bloks Halo albo Call of Duty? Powiem ci szczerze, to jest dobre pytanie, bo od dawna czaję się trochę na te klocki, ale są albo one bardzo drogie, oczywiście to nie powinien być argument i absolutnie nie jest, natomiast też z dostępnością jest różnie w Polsce. Ja byłem w szoku, bo ja w ogóle zacząłem szukać Mega Bloksów, bo bardzo chcę je recenzować, też trochę pod presją tutaj waszych komentarzy, natomiast Mega Bloksy dzisiaj są takie klocki bardziej duplowate, nie? A tych starych albo jest mało, albo są drogie, albo po prostu nic mi się do końca z tego nie podoba. Niemniej czaję się na to. Myślę, że się pojawią. Czają się gdzieś te klocki cały czas, ale jakoś tak mówię, non stop mi z nimi nie po drodze. Pytanie, kiedy serial WF Kloc? WF Kloc, zaznaczmy. Zapytał Konradzik. WF Kloc? Nigdy. Nie mam takiego serialu w planach jak WF Kloc. Natomiast trochę klocko Mania TV na prostu wywuje. Twoja ulubiona seria podróbkowa, nie licząc Kobi, bo to nie jest podróbką. Kiedy WTF City? No chyba ci chodziło poprzedni, Konradziku, o WTF City. Kiedy WTF City? No miał być wcześniej, on już miał być od dawna, ale tak non stop coś wpada, non stop się coś dzieje ciekawszego, non stop jakieś zestawy wpadają. Podobnie z innymi serialami na tym kanale, po prostu non stop coś się dzieje innego i nie ma czasu na tego serialu, który jednak, w sensie są recenzje, a te seriale jednak są takim, może nie zapychaczem, bo to by się brzmiało, ale takim okresem, gdzie nie ma nowych zestawów, a skoro tych zestawów nowych jest cały czas pełno, to po prostu nie ma gdzie wcisnąć tego, prawda? Bo to WTF City. Ale myślę, że na wakacje wróci już na stówę. Została mi jeszcze ostatnia rzecz i mogę wam to zaspoilerować, nie stracę. Muszę kupić ulicę, ale cały czas na Allegro nie widzę jakichś takich legitnych ulic, nie, takich jak na przykład są sprzedawane w Auchanie po 5 zł. Jeżeli ktoś z was teraz takie ulice gdzieś namierzył na Allegro, niech mi wyśle linka, proszę koniecznie. Przyspieszycie wtedy na pewno produkcję dalszej części drugiego sezonu tego miasta, gdyż po prostu potrzebuję dobrych ulic do tego miasta, by to miasto faktycznie było legitne, się ogarnęło, tak jak było powiedziane. A wszystkie, które widzę, są ulice, są w cenach praktycznie tak jak Lego, a mi troszkę nie o to chodzi, bo nie tym alternatywostwo i podróbkostwo powinno stać. Ulubiona seria podróbkowa, tak jak mówiłem wcześniej, no tutaj seria, a chyba że mam jako seria, chodzi firma, to jest co innego, to jest zdecydowanie co innego. Ulubiona seria, też mi ciężko powiedzieć, generalnie myślę, że Playtime'y są ok, ale na pewno nie są ulubione.
Najlepszą podróbką, z jaką się spotkałem, jest chyba Xippo, firma, którą spotkałem raz. Spotkałem raz w jakimś supermarkecie za tanie pieniądze, a dzisiaj jak je szukam na Ali czy gdziekolwiek, to jest w horrendalnych pieniądzach, nawet większych niż Lego, więc bez jaj. Lele też jest dobre, no i cały czas mamy Enlightiny, które czekają mnie w kolejce, które z tego co wiem mogą być naprawdę jakości Lego, ale jeszcze ich nie testowałem. To jest Mesjasz Klocków, który tak miał być też już dawno, przyszedł mi już dawno, leży i nie ma go czasu recenzować, bo on sobie coś śmieszniejszego, po prostu bardziej bekowego. I tak to wygląda, moi drodzy. No takie jest niestety żyćko. No, ja bym tu bardzo chciał rzucać codziennie coś na ten kanał, ale to już czasu nie będę miał, nie zapominajcie, prowadzę 3 kanały. Bazowy, klockowy, Lego, gry i tutaj ten kanał, więc tego czasu też tak nie ma. Gry w ogóle usunąłem, teraz w ogóle wrócił mój kanał gamingowy z powrotem, także no po prostu średni czas, bo wolę robić ten kanał gamingowy niż na przykład tu więcej tych recenzji, ale być może, bo stoję też nad takim projektem czasonowoznajdowaniczowym, że może tylko znajdę więcej czasu i może będzie więcej recenzji niż 3 filmików w ogóle w tym, na tym kanale, na którym jesteśmy. Poza tym nie zapominajcie, że już od jakiegoś czasu odeszliśmy od tego, że są tu tylko i wyłącznie recenzje, które jednak kręci się jak najszybciej. Raz na jakiś czas pojawiają się również jakieś rodzaju vlogi, podsumowania i topki. Je się robi zdecydowanie dłużej, także 2 filmy w tygodniu, gdzie jeden jest topką, czy tam jakimś, wiecie, vlogiem, jedna recenzja, są bardziej długo czasochłonne dla mnie i bardziej więcej czasu mi zajmują niż zrobienie nawet 3 recenzji i są bardziej też, myślę, fajne. Wakacyjne archiwum klocków pyta, czy trudne klocki powrócą? Jaka jest twoja ulubiona alternatywa od Lego? Tak jak powiedziałem, póki co ulubioną jest Xippo, ale w sumie najlepszą, bo może ulubioną faktycznie byłoby Lele albo Kobi, bo jeżeli mówimy o tych alternatywach, a nie podróbkach, to zdecydowanie Kobi. No Kobi mnie zachwyciło. Obiecywałem więcej w tym roku, myślę, że jeszcze się uda, także spokojnie. Trudne klocki tak powrócą, podobnie jak trochę z serialem, który mówiłem wcześniej. No to jest to brak czasu, bo są recenzje, ale myślę, że w sierpniu nie tylko trudne klocki wrócą nie tylko serial WTF wróci, nie tylko trudne klocki wrócą, ale jeszcze kilka niespodzianek serialowych będę dla was mał. Mam to w głowie i teraz muszę po prostu znaleźć na to chwilkę czasu, a jeżeli nie znajdę tego w sierpniu, to we wrześniu raczej na pewno nie, moi drodzy. Chociaż w sierpniu też mam zapchany grafik, bo będzie pierwszy rok działalności mojego sklepu przystankklocków.pl, więc będzie dużo rzeczy się w tym temacie działo, ale myślę, że znajdę czas, bo mocno wakacyjnie miałem teraz lipiec, czerwiec, lipiec, byłem mocno wakacyjny, często mnie nie było w domu, praktycznie każdy weekend mnie nie było w domu i w ogóle dużo jeździłem i już się najeździłem i teraz myślę, że tego czasu będę miał, bo w sierpniu trzeba by się wziąć do pracy i nad kanałem, i nad swoim sklepem. Czy będzie więcej Kobi, pyta Hetman.pl. Tak jak mówiłem, na początku roku będzie, ale jak widać jeszcze nie ma. Nie, jest w planach, także myślę, że będzie. Ile masz zestawów podróbek bez Kobi? Zielony Ninja Fan, który przysłał mi paczkę z prezentem, swoją drogą. A, dziękuję ci za paczkę i za ten komentarz. Ile mam? Ciężko jest mi to zliczyć. Wiecie co, wejdźcie sobie na mój kanał, sprawdźcie ile mam filmików na tym kanale. Odejmijcie od tego pi razy drzwi 15 filmików, bo to te vlogi i seriale, 20 dla bezpieczeństwa i powinno wam wyjść ile mam podróbek, bo mi to, ja tego nie liczę, no pewnie koło 200 już może być. Może być koło 200, 150 myślę na pewno, bo setkę filmików to już dawno na tym kanale przekroczyłem. Starfan pyta, dobrze pokazujesz na miniaturce Legia Mistrz Polski. Nawet nie wiedziałem, nie jestem w ogóle fanem piłki, nie lubię w ogóle piłki. Ja biegałem kiedyś, mam, jeżeli w serduszku sport, to jest lekko atletyka, bieganie głównie, sprinty, piłki w ogóle nie tylko nie lubię, nie kumam w ogóle tego sportu, bo dla mnie prosto, no 20 chłopa się ubiega za piłką i naprawdę, jeżeli chodzi o poziom, kontra siatkówka czy piłka ręczna, to zdecydowanie nie tylko chodzi o Polskę, tylko ogólnie, gdzie w tych innych sportach to naprawdę, no to kurde, to tu, ta gra jest toporna dla mnie po prostu, nie? Gdzie na przykład w ręcznej karza na piłka jest podkręcona, czy frut coś się dzieje, w siatkówce to samo, bach, zaskoczonko coś. Oczywiście w piłce też się to zdarza, ale dla mnie jest to toporne dużo bardziej niż pozostałe sporty, więc ja kompletnie nie kułam piłki nożnej i nawet nie wiem, czy bym wymienił 5 zespołów Polski. Mecze reprezentacji oglądam, ale to wiecie na zasadzie, bo gra Polska, wiecie co chodzi. O, i tutaj mamy duże pytanie. Dlaczego nie ma recenzji większych zestawów podróbek na kanale WTF? Głównie powiedzieć dlaczego. No, podróbki lubię, ale wiesz, ja jednak wydaję cały czas na nie jakiś swój budżet.
swój prywatny budżet. Jak mówię, jeżeli też mam inne kanały, gdzie kupuję zwykłe klocki, które co do zasady Lego są fajne, są super, oczywistym jest, że wolę hajs przeznaczać bardziej na nie, na te super klocki. Ten kanał cały czas jest bardziej kanałem testowym. Wiesz, mi się nie do końca uśmiecha wydawać 150, 200 zł, 300 zł z prywatnego budżetu w momencie, gdy te klocki po prostu będą słabe. Albo wiem, że są słabe i nie będą się podobały. Gdyby te zostały, mam pewność, że będą epickie, jak na przykład okaże się z Enlightenami, będzie mi łatwiej wydać na klocki epickie tą kasę z prywatnej kieszeni. Natomiast teraz klocki testowe, duże zestawy, wszystko co kupuję, kupuję tylko i wyłącznie z hajsu, który zarabiam na YouTubie. Są takie zestawy, ponieważ na tym YouTubie, na tym kanale zarabiam niezbyt dużo, więc jeżeli chcecie większych zestawów, jest prosty temat, nie przeklikujcie reklam, jeżeli będę zarabiał tu więcej, automatycznie będę też kupował, bo autentycznie 100% za hajs z YouTuba tutaj na tym kanale kupuję wszystkie podróbki i naprawdę go nie kupuję dużych, bo tego hajsu jest po prostu mało. Nie przeklikujcie reklam, będą większe zestawy, prosta odpowiedź, nie będę wydawał swojego hajsu ryzykując, i tak wydaje, w sensie i tak jeszcze dokładam często, ale nie będę wydawał mi kilku stu miesięcznie ryzykując, że to w ogóle jest śmieć do kosza, prawda? Co robić z tymi wszystkimi klockami i podróbkami Lego? Leżą na strychu, będzie serial z miastem, jest, był i leżą, ale no leżą, nie rozmotowywuję ich, to na pewno. Czy będzie porównywanie, że generalnie Lego do Volkswagena na pewno nie porównam, ale myślę, że inne będę porównywał. Dlaczego jest tak mało podróbek Lego Technik? Po prostu chyba ogólnie jest mało podróbek Lego Technik, mam wrażenie. Ale jeżeli chodzi o to, że podróbki są średnie i Lego Technik dla mnie są średnie, to wiesz, mamy zderzenie dwóch średnich. O ile zwykłe, co ciekawe, zestawy kupuję, bo są ciekawe, no to mogę? No to dwa średnie mi się średnio uśmiecha. Ile pieniędzy wydajesz na podróbki klocków Lego? Tak jak mówiłem, tyle ile zarobię na tym kanale, ale... Szczerze wam powiem, nie wiem, to poniżej 30 zł to jest niestety. Takie mam tutaj zarobki. Nie przeklikujcie reklam, będą większe, bo 100% z tego kanału, mówię, idzie na podróbki. Kuba Grocholski pyta, czy klocki z Luban są aż tak złe, czy będą jakieś moce? Klocki z Luban są złe. Nie skrajnie złe, były gorsze, ale są złe. Czy będą moce? Tak, również moce są w planach. Mam troszkę, widzieliście, było kilka odcinków, że kupuję miks klocków, luźne klocki, z nich będę mocował. Tylko też nie pytajcie mnie kiedy, ale w tym roku myślę na pewno. Pytanie do Q&A zadał mi Lego Marcin 29. Co sądzisz o kanale WTF Plus? Syf i kilo wodorostów. JPEG zadał bardzo fajne pytania, bo to już tu widzę. Pokażę, że jeszcze dziewczynę. Widzicie, moja dziewczyna póki co się nie chce pokazywać. Jeżeli chcecie mieć jakąś styczność z moją dziewczyną, zapraszam was na Instagrama, na jej profil Dolzmanie. O tym zresztą trąbię teraz na Instagramie, więc wpadajcie na mojego Instagrama, link macie w opisie i tam do mojej dziewczyny dotrzecie. Natomiast ona średnio chce póki co pokazywać twarz, ale myślę, że jak rozkręci swój biznes, w sensie biznes w cudzysłowie swojego Instagrama i zacznie wierzyć w takie rzeczy bardziej, to pokaże, myślę, w końcu twarz. Czy pracujesz gdzieś oprócz swojego sklepu? Nie, już od ponad półtorej roku, jak rzuciłem etat, nie pracuję nigdzie kompletnie. Kiedyś jeszcze dopracowywałem, na przykład często w eventach sobie dorabiałem, czy tam no w różny sposób pracowałem, natomiast przez pandemię nie ma już eventów, więc nie pracuję w eventach. Więc od 2020 i połowa większość 19 pracuję tylko i wyłącznie w swoim sklepie. Czemu jest tak mało rzeczy w sklepie? Co ty tak sklepu się oparać? Ty klockowego, legowego tematu się, widzę, przyczepiłeś. Już ci powiem, JP-ku drogi, mój kolega. A tak jak wspominałem trochę o tym wcześniej, cały czerwiec zrobiłem sobie mocne wakacje. Lipiec to w ogóle mnie praktycznie nie było w domu i wpadałem tylko na przykład na poniedziałek, wtorek nakręcić kilka recenzji. Dodatkowo jest kilka innych tematów, o których jeszcze nie mówię, by też nie zapeszać. I po prostu miałem mocne wakacje, w związku z tym nie miałem czasu na sklep. A jakoś żyłem, bo wcześniej sobie już trochę to nadrobiłem. Natomiast w sierpniu, mówię, idą pierwsze urodziny sklepu, więc myślę, że ten miesiąc będzie gruby i będzie wiele zestawów. Mówię, kończę wakacje, wracam, więc tyle. Ile sprzedało się płyt WWB? Jestem w szoku troszkę, mało, bo chyba 12, 13? Bardzo mało. 11 na pewno, max 12 chyba. Pozdrawiam. Wolisz Lepin czy Lego? Cena ma znaczenie. Lego. W sensie Lepin są spoko, ale nie, no Lego. Na połowę pytań nie odpowiesz, a widzisz, odpowiedziałem na wszystkie. Damian Marecki pyta, jaka podróbka jest twoim zdaniem najgorsza? Ojej, tyle tego było. Nie wymienię ci, bo wiesz, ja najgorszych nie zapamiętuję. W sensie, jak zobaczę opakowanie, wezmę w ręce... te od Maćka. Te od Maćka, które psują Maciek i Klocki, to był ten duży zestaw taki wojskowy, militarny. To była tragedia, bo on się po prostu nie szczepiał. Nie, to było straszne. Czy będą gry podróbki, pyta Matt Blocks. Na przykład gra wydawnictwa Lele albo coś. Jest w ogóle coś takiego? Bo ja czymś takiego nie słyszałem. Jeżeli ktoś by słyszał o grach podróbkach, nie mówię to o Playmobilach, bo one są,
W grach podróbkach wysyłajcie mi linki, bardzo chętnie obczaję. Kiedy WTF City było. Szymon i Klocki, na tę okazję przygotowałem 9 pseudo minifigurek, oczywiście wiecie, jako prezent super dotarły, obejście, Szymon i Klocki super robi. On naprawdę, on tak się przykłada do tego wszystkiego, że to jest w ogóle ekstra. Marek pyta, Kaliński, jaki był twój pierwszy zestaw LEGO? Czemu pytacie mnie o LEGO, jak to jest kanał WTF? Nie pytajcie, takie pytania mi zadawaliście na moim bazowym kanale, moi drodzy. Serio, tam odpowiadałem zresztą na to pytanie kiedyś. Co oznacza twój tatuaż? Mówimy o tym tatuażu. I oje, ile ja razów... Gdy miałem za każde pytanie, co oznacza twój tatuaż o złotówkę, to nie musielibyście tu nie przeklikiwać reklamy, byłyby podróbki po 200 zł. To jest zbyt skomplikowane, ale już ci kolego opowiem, tak postaram się odpowiedzieć 30 sekund. To jest Koma, mój ukochany zespół, już nie istnieje, się zlikwidował zresztą w zeszłym roku, jeszcze przed pandemią. I to są znaczki z ukochanej płyty, która ma w moim serduszku pierwsze miejsce w top w ogóle najlepszych płyt. Zresztą jedna z tych piosenek Eckhart ma jest top moją pierwszą piosenką, jaką słyszałem w życiu. Cała płyta polecam naprawdę, bo mi ona zmiażdżyła mózg, ma już 11 lat, chyba czy 10, zmiażdżyła mi mózg. Jest to po prostu, nie wiem, dla mnie płyta o życiu i śmierci od A do Z, życie od A do Z, filozofia życia i śmierci. I to są znaczki z tej płyty i każdy z nich ma dla mnie jakieś znaczenie. Nie będę tego tłumaczył, to jest zbyt skomplikowane, to musielibyśmy 40 minut o tym rozmawiać, a i tak bez przesłuchania płyty, odpowiedniej emocjonalnej dojrzałości, myślę, nie jesteście w stanie tego powiedzieć. Po prostu dla mnie to jest filozofia życia i śmierci i dla mnie to są bardzo ważne znaczki, gdzie każdy z nich znaczy zupełnie coś innego, a jednocześnie tworzą jedną wielką całość. Jay Ninja pyta, jakie wrażenia towarzyszyły ci po wbiciu 1000 subów, ulubiony kolor, ulubiona potrawa, ulubiona gra? Ulubiona gra to Wiedźmin, ulubiona potrawa... Chyba jakieś fast food jednak, pizza, hamburger, przy czym jestem wegetarianem, a nawet weganem, staram się być weganem, ale wegetarianem jestem, ale są, krowa żywa, piękna restauracja, naprawdę czasem się takie mięso, że nie idzie odróżnić od mięsa, ulubiony kolor, niebieski zdecydowanie, po 1000, ty był 1000, jak ja już 2000, 3000 wbiłem subów, 2000 na grach wbiłem, skąd to pytanie, byś przespał 2 lata, wyglądam tam półtorej, jakie uczucie? Spoko, bo wiecie, no to był taki testowy kanał z podróbkami, nie widziałem jak się przyjmie, że to się sprawdzi w ogóle, a tu siadło i jest super. Uczucie jest spoko, ale tutaj to wiecie, to był mój drugi kanał, który miał 1000 subów, nie? Ważniejsze było na moim bazowym kanale, który cały czas gna do przodu i tam, bo tutaj spoko, ale tu będę się naprawdę cieszył, jeżeli subami przebijemy mój bazowy kanał, więc klikajcie, przebijmy mój bazowy kanał. Antek pyta, pytania, jaka podróbka nie alternatywa jest twoją ulubioną? Już mówię, chyba Xippo, ale na dzień dzisiejszy Xippo. Czy porównasz jakieś podróbka? Albo porównam. Myślę, że będę porównywał LEGO do podróbek. Na przykład ostatnio już był filmik, że porównuję świnie. To takie trochę prześmiewcze oczywiście, bo nie miałem ich w rękach, ale mam w zamiarze kupić jakiś zestaw typowo podróbkowy. Zestawu z LEGO, który mam i je tak ze sobą zestawić i porównać, a nawet sobie zrobić taką serię na przykład, że wiecie, porównuję i czy na przykład zgadnę, gdzie dziewczyna mi wymiesza, czy zgadnę z daleka na przykład na wzrok, które to jest LEGO. Myślę, że to będzie ciekawy na przykład proces, plus na przykład w ciemno z zawiązanymi oczami, czy poznam klocki, które jest LEGO, a kto jest podróbką. Jest takich filmów trochę też w planach. Dominik pyta, czy będzie podróbkowy Jurassic Park? Co chwilę jest przecież jakiś Indominusy i inne dinozaury. Dinozaurów jest bardzo dużo na tym kanale, więc chyba nie oglądasz dokładnie. Nadro, wpisz sobie Jurassic Park, Jurassic World, jest tego pełno. Okej, czy kupisz większy zestaw Playmobile? Powiem wam szczerze, ja bym bardzo chętnie to zrobił. Ja bym bardzo chętnie kupił większy zestaw Playmobile, ale będę z wami szczery. Playmobile na tym kanale absolutnie wyświetla się słabo, by nie powiedzieć tragicznie niestety. I mnie to boli, bo mi się Playmobile nawet kurczę podobają. One coś sobie mają naprawdę. I ja bym chciał testować, i już nawet byłem kiedyś prawie kupić większe zestaw, a tak mówię, wpisałem sobie top 10 najgorszych filmów na moim kanale, najgorzej wyświetlanych i na 10 filmów 8 jest Playmobile. Więc wybaczcie, nie pali mi się, więc może oglądajcie więcej Playmobile, to będzie. Klocko Ryba pyta, czy będzie jakiś film lub materiał oprócz WTF City i Trudne Klocki? Odpowiadałem już, jest w planach. Tutaj kolejne pytanie, kiedy filmy z nadmorza? Tak jak mówiłem, w tym roku raczej nie tylko przez pandemię, ale przez trochę inne plany. Nad morzem nie byłem. Jest szansa, że będę, duża szansa, że będę jeszcze we wrześniu nad morzem. Może wtedy, ale nie obiecuję wam, że będę. Filip pyta, która recenzja najgorsze z... Nie do końca rozumiem pytanie. Która recenzja... W sensie, która recenzja, czy które klocki były najgorsze? Tak jak mówię, klocki nie do końca wiem. A wiele pytań, jak wiecie, się powtarza i dlatego mówię przed każdym Q&A, żeby czytać wcześniej, czy już takie pytanie się pojawiło, czy ktoś inny je zadał, bo tak jak mówię, drugi raz nie odpowiadam. Więc które najgorsze klocki już mówiłem? Wolisz Lele czy Playtywy? Lele, zdecydowanie. Chyba tak są lepsze. Znaczy, wiecie, są podróbkami chamskimi, ale minimalnie są lepsze od Playtywów. Ali wróci.
Nie rozumiem pytania. AliExpress wróci? O to chodzi? AliExpress będzie jeszcze. Ile zestawów z klockami WTS, WF otworzyłeś? Odpowiadałem na to pytanie już wcześniej. Warto czytać pytania, kto zadał wcześniej, bo odpowiadam tylko pierwszej osobie, która zadała dane pytanie. Zrobisz mi prom? Taki prawdziwy czy z klocków? Bo ani jednego, ani drugiego chyba nie. Czy WTF City będzie miało walkę z tym samymi, co spotkało z klocką z Our City? Dobre pytanie, ale nie chcę spoilerować. Wybacz, ale dobra. Raczej nie. No, nie z tym, okej, okay, nie z tym, tak odpowiem, nie z tym, co spotkał WTF City. Dwa, DC czy Marvel lepiej się prezentuje w podróbkach i alternatywach? Wiesz co, wiesz, że obydwa chyba tak słabo? Obydwa chyba tak samo, bo i Batmany, i Wonder Womany, i Iron Many są po prostu słabe w większości przypadków, więc tutaj chyba nie ma czegoś takiego. Zrobisz film krótkometrażowy z WTF Kloc? Nie rozumiem pytania do końca. Film krótkometrażowy WTF Kloc, nie do końca rozumiem, bo seriale, no to ja mówiłem, będą jeszcze. Trzy, co jeśli alternatywy podróbki przestałyby być legalne? Wtedy byś zamknął kanał? Wiesz co, myślę, że nie, bo cały czas, znaczy nie wiem, bo nie było co kupować faktycznie, ale wiesz, nie ma co kupować. Lele dawno zlikwidowali, Lepin dawno zlikwidowali, ja cały czas się spotykam w Chińczykach. Dodatkowo jest pełno innych materiałów, tak jak mówiłem, robię vlogi, robię różnego rodzaju inne materiały, w związku z tym to też nie jest tak, że nie byłoby czego nagrywać. Faktycznie recenzji by nie było, ale może wtedy właśnie się skupimy na tylko serialach, tylko mockach i innych ciekawych rzeczach i wspominkach. KBL, wiecie, KBL podróbkowe. 5. Czy zrecenzowałbyś podróbki alternatywy bardzo nie dla dzieci? Wiesz, że taką zamówiłem, bardzo nie dla dzieci, i wiesz, że ona mi nie przyszła i się wkurzyłem, bo wydałem 3 dychy na taką bardzo nie dla dzieci, w sensie figurki i w ogóle. Paczka mi nie przyszła, a Ali twierdzi, że przyszła. Jest w planach, natomiast trochę się zraziłem po tym, jak ta jedna paczka nie przyszła. 6. Otworzysz podstronę przestrzeń klocków PL, na której będą sprzedawane podróbki alternatywy. Była w ogóle super pytania zadałeś, naprawdę super pytania, to chyba najlepsze pytania w tym Q&A. Był taki okres, że nawet jest trochę jeszcze taki okres, że ja bardzo myślę, natomiast to się trochę kłóci z moją filozofią jeszcze. Był taki okres, że ja myślałem, żeby naprawdę bardzo legitne, bardzo fajne, ciekawe i te, które naprawdę 100% polecam podróbki, faktycznie sprzedawać też na moim sklepie. I ten projekt w mojej głowie jest cały czas otwarty i ja cały czas o tym myślę, żeby sprowadzać tak naprawdę, mówię, te podróbki, które osobiście tak naprawdę 100% polecam i je sprzedawać. Albo takie totalne beki za grosze też. Generalnie jest to zakładane. Jaka jest twoja ulubiona podróbka? Odpowiadałem już to dzisiaj. Jaka jest twoja ulubiona alternatywa? Kobi, pozdrowisz Klockozaura? Nie, bo to Hami Burak. 10. Czy byś odmówił sobie nagrać jakąś dobrą podróbkę, alternatywę? Czy byś odmówił sobie nagrać? Dlaczego miałbym sobie odmówić nagrywać? Chyba nie. Zresztą ten kanał jest po to, byśmy właśnie dowiadywali się, które są dobre. Na moim bazowym kanale jestem w stanie sobie wyobrazić zestaw, którego mnie nakręcił. Jest taki temat, na przykład myślę, że jak sobie kupię jakiegoś Mizba z lat 90, to mogę je nakręcić, na przykład jak to otwieram, bo dla mnie to będzie zbyt indywidualne naprawdę doświadczenie i takie prywatne i w ogóle mega. Ale tutaj to jest kanał właśnie po to, by się dowiadywać, co jest dobre, a co jest złe, więc myślę, że nie. Nawet Titanica z Lego, który jest moim największym podróbkowym czy tam alternatywnym marzeniem, otworzę tutaj. Gdybyś miał stworzyć własną firmę dotyczącą alternatywy Lego, jakby się nazywała? Ojej, jakie dobre pytanie! O! Ale kurde, szkoda, że nie byłem przygotowany. Za szybko zaś. Gdybym się moja firma z podróbkami nazywała. No nie WTF Kloc, chociaż w sumie to jest dobra nazwa, tyk, WTF Kloc. Ale nie, sam Kloc. Myślę, że to jest świetna nazwa dla podróbki alternatywy. Jest tutaj i w ogóle zawarte coś w środku i mieści się w 4 literach jak Lego. No, Kloc. Po prostu to Kloc. To było dobre. Czy zbudujesz mockę z alternatyw podróbek? Było, że tak. Kupisz statek piracki z One Piece? Jest troszkę w planach, ale tak jak mówiłem, dajcie mi tutaj zarobić na tym kanale, nie przeklikujcie reklam, bo kosztuje tam grubo ponad 100, więc... a chyba, żebym 2-3 miesiące zbierał, ale to wtedy... No w sumie teraz mógłbym to zrobić, bo teraz mam trochę tych recenzji. Jest mocno w planach, gdyż One Piece mi się bardzo podobają. Skąd pomysł na nazwę kanałów? Jak wiesz doskonale, początkowo na tym kanale, na moim bazowym kanale, seria nazywała się właśnie WTF. W ogóle to fajne. To jest rozwinięcie skrótu WTF, w ogóle to fajne. I właśnie na moim bazowym kanale był notop Lego. Od święta pojawiał się właśnie taki filmik z podróbkami. Nazywał się ten, ta seria nazywa się właśnie WTF, bo testowaliśmy, czy w ogóle to fajne. No i teraz tak, po pierwsze dużo już było zajętych tu kanałów WTF i tak dalej. Poza tym chciałbym, każdy z zewnątrz widział, czym zajmuje się kanał, więc samo WTF byłoby mega mylące, więc dopisałem WTF Kloc, czyli rozwijając dalej skrót, w ogóle to fajny Kloc. To powinien być znak zapytania, ale nie ma, bo no nie pasuje to. Bardzo się starałem wymyślić te pytania, sorry, że za 9 pytanie. Nie, luzik, do zobaczenia Q&A i na filmiku
przed tym. No generalnie super, super tajemnicy z dopytania, naprawdę super. Arka napisała WTF, 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 czyli moje interko. Czy twój piesek próbował zjeść podróbki? Podróbek nie, nie dotrwał tego okresu i próbował i jadł na początku kilka klocków mi Lego zjadł, ale bardzo szybko się nauczył, że Lego nie można jeść i bo to wiecie, problem był, że tam miałem miasto pod łóżkiem, nie? I piesek potrafił wchodzić pod łóżko i kilka klocków mi zjadł, ale szybko się nauczył, że nie, także myślę, że już nie. Ale może kiedyś zrobimy odcinek, gdzie testujemy, czy pies tknie się podróbek, co sądzicie? Piszcie w komentarzach. Kiedyś WTF City sezon trzeci, jeszcze drugiego nie skończyliśmy, bo nie wiem czy wiecie, tam to mamy mid sezon przerwę. Tam jeszcze będzie druga część drugiego sezonu, więc nie wiem kiedy trzeci. Czy Klotko Zaur City powróci? Nie odpowiadam na to pytanie, szczególnie na tym kanale na pewno. Czy będą jakieś serie z KCU związane z WTF-ami inne niż WTF City? Tak, ale tak, skończmy na tym. Skąd pomysł na otwarcie sklepu z klockami? Ojej, za długo i nie na ten kanał, wybacz Ninja Masterze. Czy aktualna sytuacja na świecie utrudniła prowadzenie kanału? Kanału nie, wręcz przeciwnie, mieliście więcej czasu, nawet siedzieliście więcej przy komputerach, te wyświetlenia trochę poszły w górę, wszystko... Po prostu, więc raczej nie. Był problem, jak przez jakiś czas faktycznie był na ten filmik, Chińczyki były pozamykane i faktycznie nie miałem gdzie kupować, to był większy problem. Ale jeszcze miałem na tyle, że udało się jakoś to przetrwać, później otwarli Chińczyki i w ogóle. Skąd taki dystans do siebie? Nie wiem, od zawsze taki byłem. Jestem człowiekiem, który ma dystans do wszystkiego. Jestem człowiekiem, który po prostu śmieje się wręcz ze wszystkiego i to wielu ludzi denerwuje. Ja w ogóle, byście wiedzieli o mnie jedną ważną rzecz. Jestem człowiekiem, absolutnie każdy, kto się ze mną spotkał pierwszy raz w życiu, mówi, że go denerwowałem pierwszy raz w życiu. Jestem człowiekiem, który przy pierwszym spotkaniu frustruje ludzi swoim zachowaniem, w ogóle denerwuje i z irytującą postacią, a z każdym kolejnym spotkaniem zyskuje i po kilku spotkaniach mnie dopiero ludzie zaczynają lubić. Naprawdę. Nawet moja dziewczyna mi powiedziała, że po pierwszej randce ze mną nie chciała się umawiać ze mną na drugą randkę, ale jakoś tak wyszło. Napisała mi, że trochę się nudziła, trochę ten, a od drugiego spotkania już był stonks w górę, jeżeli chodzi o moją osobowość i wszystko. No i dzisiaj już jesteśmy już prawie 10 lat, moi drodzy, już ponad 9 lat jesteśmy ze sobą, więc pierwsze spotkania, wszystkie denerwuję, jestem postacią, która zawsze śmieje, non-stop czarny humor i naprawdę, myślę, że naprawdę jak już będę gdzieś umierał, pisał sobie testament, to sobie zażyczę, żebym jakiś śmieszny tekst napisał na nagrobku, serio mówię, nie wiem, od zawsze taki byłem, dystans i jestem zdania, że trzeba mieć dużo dystansu do siebie i nie tylko do siebie, trzeba mieć dużo dystansu do wszystkiego, bo inaczej ten świat by zwariował, moi drodzy, widzę, że do końcówki pytań już docieramy. Nie można, why so serious i tak dalej, no po prostu, no, nie można zwariować i nie można być zesztywnym, żartujmy sobie ze wszystkiego, ale oczywiście w granicach, nie? Co myślisz o Kobi? Super firma. Czy podobają ci się ludki Kobi? Właśnie średnio. Gdyby Kobi miały lepsze ludki, takie jak Lego, to byłoby super. Ale wiem, że nie mogą, rozumiem, szanuję, ale coraz bardziej mi się podobają. Rozumiem, że szukając swojej drogi musieli iść na pewne ustępstwa. Tam najbardziej mi się nie podoba, że w tym pasie są tak zwężone te chipki, ale poza tym jest super. Co myślisz o seriach historycznych? Jak najbardziej ekstra. Lego się tego tematu boi, więc wiesz. Czy mogę ci gdzieś porzucić listę fajnych i tanich zestawów z Kobi? Oczywiście. Oglądasz live Kobi? Tak, od święta. Oczywiście, porzucaj mi nawet tu w komentarzach, gdzie są tanie zestawy, bo ja bardzo chętnie kupię jakieś fajne tanie zestawy, bo tak jak mówię, kasy za dużo nie mam, a fajnie było mieć te Kobi, nie? Po Lego, ale ty masz piszczący głos, taki dobry do dublingu bajek dla dzieci, czy dublingowałeś kogoś kiedyś? Nie dublingowałem nigdy nikogo! Ale pewnie mógłbym, gdybym chciał. Nie dublingowałem nikogo, nie wiem, taki mam głos. Znaczy mam to, że jak się ekscytuję, to mam strasznie taki podniesiony głos, piskliwy trochę chyba, nie? Jaki jest twój ulubiony smak lodów? Jakie pytanie. Chyba czekoladowy, taka klasyka. Chyba czekoladowy. Na pewno nie truskawko, jakieś owocowo. Owocowe raczej lubię mniej. O lody, nie wiem czemu. Ewentualnie jeżeli już to jagodowe. O, jagodowo-jeżynowe, coś w tym desen. Czyli smak leśnych. Lego świat Kamila pytanka. Czy trudne klocki będą kontynuowane? Kamil, pytaj wcześniejsze pytania, co zadawali. Będzie jakiś nowy serial, program w klimacie podróbeczek? Będzie. Kiedy WTF City? Jaka firma podróbek jest według ciebie najlepsza? A jaka najgorsza? Kamil, wszystkie te pytania były. Trzeba było wyczytać wcześniej. A teraz sobie obejrzyj wcześniejszy fragment. Czy będzie więcej podróbek Kobi? Podróbek Kobi. Czy będą jakieś testy podróbek lub alternatyw, na przykład jak wtedy, kiedy rzucałeś Playtime o drzewo? Będą takie testy, są w planach, bo ja mam tyle planów, a tyle czasu mało, że nie wiecie. Wrócisz, wolisz kole czy Pepsi? Pyta Piotr. Ostatnie to jest pytanie. Kole. Kiedyś lubiłem Pepsi, ale kole jednak jest lepsza, mi się
się wydaje, więc bardziej działa. No, na przykład kawy nie pijam, bo na mnie kawa w ogóle nie działa, naprawdę. Mogę wypić pół litra kawy i spać prosto, a na przykład pół litra coli super. Ja mogę przyjechać Polskę w 6... Cukier dla mnie działa po prostu. Ale nie biorę cukru przed nagrywaniem, nie dlatego jestem taki pobudzony, bo wypiłem pół litra coli, tylko takie po prostu jest. I teraz nie wypiłem żadnej coli, a nic innego nie piłem. Więc moje drodzy pytania, jak wiecie, wiele planów, mało czasu. A właśnie, nie włączyłem nagrywania. Wiele planów, mało czasu, zobaczymy co wyjdzie, ale myślę, że ten kanał cały czas ma otwartą przyszłość przed sobą. I pamiętajcie jedną ważną rzecz. Im więcej tutaj ruchu, im więcej tutaj subów, lajków, oglądalności i w ogóle ruchu szeroko pojętego, tym więcej tutaj jest filmów i tym bardziej dbam o ten kanał, więcej będzie wtedy seriali, więcej będzie wszystkiego. Więc jeżeli ten kanał przebije mój bazowy kanał, to tu będzie mój główny kanał i to tu będzie więcej, czyli będzie 5-6 filmików tygodniowo, a tam będzie mniej. Tak samo jak na grach jest mniej, ponieważ na grach jest najmniej ruchu, więc tam się skupiam najmniej. To samo moi drodzy, im więcej będę o hajsu z tego kanału, czyli od święta dajcie mi tą reklamę, nie przyklikujcie jej, więcej hajsu, większe zestawy. Pamiętajcie, więcej ruchu tutaj, więcej subów, więcej hajsu, tym więcej się tutaj dzieje i tak to się, moi drodzy, zbywa. Mam wielkie plany na ten kanał, więc chyba warto zasubować, zaprosić kolegów i w ogóle być tutaj ze mną. Ja wam dziękuję za to, że dzisiaj byliście. Dzięki. Bye!